wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk, ksero, oprawy prac, skanowanie, laminowanie, faks, VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie zaprasza wszystkie panie w wieku od 16 do 35 lat do wzięcia udziału w pierwszych wyborach Miss Lata Aquaparku Kutno 2015. Na laureatki czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz wycieczki do Chorwacji. Regulamin i karta zgłoszenia na stronie internetowej Aquaparku Kutno www.aquaparkkutno.com. Sponsorami nagród głównych są Pini Polonia, Centrum Turystyki Oskar, dostawca internetu MPC, przedsiębiorstwo budowlane Hydrobud. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Wycieczki do Chorwacji czekają. Już jest nowy numer gazety lokalnej w numerze. Nawałnica spustoszyła region, ponad 50 tysięcy osób nie miało prądu. Festiwal kolorów już w sobotę, fontanna będzie jak z bajki. Hala sportowa przy Małej Lidze, kutnowski stylista podbija świat mody. Uczta dla muzycznych koneserów, nowa moda wśród młodzieży, okaleczają się dla sławy. O krok od tragedii, roczna dziewczynka wypadła z balkonu. Przeprowadzka MOS-u, niedoróbka goni niedoróbkę. Trwa baseballowe święto w Kutnie. Do tego największa kutnowska giełda pracy, autogiełda, dodatek sportowy oraz program telewizyjny w prezencie. Gazeta lokalna, blisko Twoich spraw. Cena złoty 99. Dzień dobry, Anna Różańska. Dzisiaj mamy czwartek, 23 lipca, a imieniny obchodzą Bogna, Joanna i Kasjan. Zaczynamy wiadomości dnia. Wygląda na to, że po ostatniej interwencji mundurowych w sklepie z upominkami na ulicy Troczewskiego zaszły zmiany. Sklep wciąż funkcjonuje, jednak na drzwiach w pomieszczeniu widnieje kartka z krótkim komunikatem – urlop. Przypomnijmy, że trwa badanie substancji zarekwirowanych w sklepie z upominkami przez policję niecałe 2 tygodnie temu. Jeśli przypuszczenia o zawartych w nich narkotykach potwierdzą się, właściciel będzie miał spore kłopoty. Za rozprowadzanie dopalaczy zawierających substancje zaliczone do narkotyków grozi bowiem kara do 12 lat więzienia. Wczoraj wieczorem uwagę kierowcy jadącego autostradą A1 w kierunku Gdańska w pobliżu węzła Kutno przykuł samochód ciężarowy MAN z naczepą. Pojazd wciąż zbaczał z pasa ruchu, zajeżdżał innym drogą, a w pewnym momencie otarł się o barierkę energochłonną. Zaniepokojony świadek wezwał policję i powiadomił funkcjonariuszy o podejrzeniu nietrzeźwości kierującego. Okazało się, że 35-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego, kierujący kilkunastotonowym zespołem pojazdów, miał w organizmie 2,5 promila alkoholu. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności, a także utrata prawa jazdy. Niewykluczone, że straci również pracę. Polityka personalna starostwa powiatowego w Kutnie znów znalazła się na celowniku opinii publicznej. Tym razem poszło o fakt zatrudnienia w starostwie i podjęcia współpracy z byłym prezesem Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie.
Ireneusz Groblewski faktycznie został zatrudniony w jednym z wydziałów starostwa powiatowego w Kutnie. Jednak jak udało się nam dowiedzieć, został zatrudniony na zastępstwo i dlatego nie przeprowadzono konkursu. Zgodnie z obowiązującym prawem o ustawie o pracownikach samorządowych, w momencie kiedy pracownik, urzędnik, a w tym przypadku tak było w referacie inwestycji i zamówień publicznych, jest długotrwale nieobecny, oczywiście ta obecność usprawiedliwiona, to zgodnie z artykułem 12 ustęp 2 prawa ustawy o pracownikach samorządowych jest możliwość na zastępstwo zatrudnienia kogoś innego. Praca byłego prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej ma zakończyć się, gdy zastępowana przez niego osoba powróci. Referat inwestycji i zamówień publicznych, dość istotny referat, prawda, powiat realizuje tutaj swoje zadania, no i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby jeden pracownik tylko tam był, i na takiej zasadzie pan Ireneusz Groblewski, tak jak tutaj pan redaktor powiedział, został zatrudniony. Czyli rozumiem, że pracownik, który normalnie pracuje tak na tym stanowisku, w momencie kiedy powraca do pracy, to oczywiście współpraca z panem Groblewskim ustanie. No tak, jest zawarta umowa na zastępstwo, w związku z tym no to jest oczywiste, że w momencie, kiedy pracownik, ten, który jest zatrudniony na stałe, wróci, to wtedy ta umowa no, nie będzie już przedłużana i zostanie zgodnie z prawem rozwiązana. Przy prowadzeniu naborów w normalnym trybie powiat ogłasza postępowania konkursowe. Obecnie starostwo powiatowe w Kutnie poszukuje geodetów, którzy zastąpią pracowników Wydziału Geodezji oraz staniu, z którymi starosta Krzysztof Debich zadecydował kilka tygodni temu. Jest konkurs w Wydziale Geodezji, są konkursy, postępowania konkursowe, w związku z tym, że no, było tam 3 pracowników, no i to postępowanie konkursowe jest w trakcie, w związku z tym no, czekamy na oferty kandydatów do pracy właśnie w tym wydziale. W związku z wydarzeniami, które miały miejsce na przejazdach kolejowych w ostatnim czasie, prowadzone są działania Bezpieczny Przejazd Kolejowy. Dziś takie odbyły się na ulicy Łąkoszyńskiej w Kutnie. Kutnowscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Służby Ochrony Kolei przeprowadzili działania w ramach akcji Bezpieczny Przejazd Zatrzymaj się i żyj, których celem było ograniczenie liczby zdarzeń drogowych na niestrzeżonych przejazdach kolejowych. Na terenie powiatu kutnowskiego w tym roku doszło do 4 zdarzeń na przejeździe kolejowym, w tym 3 spowodowane przez pojazdy osobowe, 1 przez pojazd ciężarowy. Mundurowi stanowczo reagowali na łamanie przepisów prawa o ruchu drogowym oraz wręczali ulotki informacyjne dotyczące prawidłowych zachowań na przejazdach kolejowych. Przyczyną wypadków na przejazdach kolejowych jest w 98% nieostrożność kierujących. Lekceważenie znaku stop, wjeżdżanie na przejazd, gdy sygnalizator wskazuje już światło czerwone, wyprzedzanie przed przejazdem kolejowym, jak również próba opuszczenia czy przejechania pod zamykającymi się zaporami, to najczęściej łamane przepisy. Przypomnijmy, mandatem w wysokości 300 zł ukarany zostanie kierowca, który wjedzie na przejazd kolejowy i nie będzie miał możliwości kontynuowania dalej jazdy, a także w sytuacji, gdy zapory będą opuszczane. Z mandatem w wysokości 100 zł musi liczyć się kierowca, który zignoruje znak stop przed przejazdem kolejowym. W ramach kutnowskiego budżetu obywatelskiego zrealizowano już kilka inwestycji. Mieszkańcy naszego miasta pozytywnie oceniają powstałe projekty i chętnie z nich korzystają. Szczególną popularnością cieszy się siłownia zewnętrzna nad Ochnią. Od początku wakacji mieszkańcy Kutna mogą korzystać z siłowni na świeżym powietrzu nad Ochnią oraz fitness parku na osiedlu Batorego. Piękna pogoda zachęca do aktywnego wypoczynku, dlatego Kutnianie pozytywnie oceniają powstałe w ramach budżetu obywatelskiego ośrodki rekreacyjne. Co pani sądzi o pomyśle siłowni na alejach? Jestem zachwycona. To jest największe dobro dla miasta. To znaczy, tak często nie bywałam, ale po prostu na ile mi czas pozwala. Ale to jest naprawdę największe dobro. To jest super, to jest to, co może być, no właśnie, ta zieleń, powietrze i siłownia na powietrzu. Także nic piękniejszego miasto nie mogło nam zafundować. Co pan sądzi o siłowni tutaj na alejach? No, świetny pomysł, świetne rozwiązanie. No. Wiele osób będzie mogło poćwiczyć. No i zadbać o tę żyznę fizyczną. Pomysł bardzo dobry, tylko trzeba zaktywować emerytów, żeby przychodzili tu i nie wstydzili się ćwiczyć. No. I no, chyba trzeba przychodzić troszkę wcześniej, żeby było chłodniej.
Oba obiekty to nie jedyna inwestycja powstała w ramach budżetu obywatelskiego. Przypomnijmy, że oprócz siłowni i fitness parku zrealizowane zostały także informacja głosowa i wizualna w autobusach oraz plac zabaw na Dybowie. W trakcie remontu jest chodnik przy ulicy Cmentarnej. Środki kutnowskiego budżetu obywatelskiego przeznaczone zostaną także na budowę parkingu przed kutnowskim hospicjum i KRUS-em. Projekty zmian do kolejnej edycji kutnowskiego budżetu obywatelskiego mieszkańcy Kutna mogą zgłaszać od 17 sierpnia do 13 września. Władze gminy Bedylno, gdzie wichura z 19 lipca wyrządziła najwięcej szkód, uruchomiła pomoc dla tych, którzy w wyniku działania żywiołu stanęli przed koniecznością natychmiastowego remontu swoich zabudowań. Przypomnijmy, nawałnica, która przeszła nad regionem w minioną niedzielę, największe straty spowodowała w miejscowościach Wiewiórz, Wolska Kolonia, Wojszyce, Bedlno, Janów i Stanisławice. Wiatr uszkodził dachy na wielu budynkach, wyrywał okna, przewracał drzewa i słupy energetyczne, pozbawiając ludzi prądu. W gminie działa specjalna komisja powołana do oszacowania strat. Poszkodowane osoby, które poniosły straty w gospodarstwach domowych, mogą liczyć na zasiłki celowe z rezerwy budżetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Można je jednak przeznaczyć jedynie na usunięcie szkód w budynkach i wyposażeniu gospodarstw domowych. Na usunięcie zniszczeń budynków gospodarczych można ubiegać się natomiast o kredyty klęskowe. Szacowanie strat trwa, a dokumentacja o szkodach w gminie Bedlno zostanie przekazana wojewodzie łódzkiemu, który zadecyduje o przyznaniu ewentualnych dotacji. Wnioski o kredyt klęskowy można składać w Urzędzie Gminy Bedlno, pokój numer 28, pierwsze piętro. W sobotę różana fontanna w artystycznej oprawie muzycznej i filmowej zostanie oficjalnie uruchomiona dla wszystkich mieszkańców. Zobaczmy, jakie atrakcje przygotowano na ten wieczór. Fontanna rodem z Barcelony już od soboty będzie cieszyć oczy i uszy mieszkańców. Pierwsze testy nowej fontanny już się odbyły. Przypomnijmy, że inwestycja pochłonęła 985 tysięcy złotych. Myślę, że wrażenie będzie, szczególnie kiedy będzie ciemno, kiedy będzie woda podświetlana zmiennymi kolorami. I zapraszam 25, całe takie imprezy, zaczynają już chyba po godzinie 19, no ale taki główne to jakby otwarcie, kiedy będzie można to zobaczyć, to światło, dźwięk, tą wodę, to już jak będzie szarówka. W sobotę od godziny 19 na placu Piłsudskiego moc atrakcji, m.in. koncert zespołu Tango Stan i eksplozja kolorów Kutno. Kolory Holi najlepiej wyglądają na białych ubraniach. Wskazane jest jednak ubranie, któremu nie zaszkodzą kolory. Dodatkowo warto wyposażyć się w okulary, które ochronią nasze oczy. O godzinie 21.30 kino przy fontannie. Organizatorzy proponują polską komedię z 2015 roku Wkręceni 2, którą w kinach zobaczyło ponad 800 tysięcy widzów. Tym razem bohaterowie znani z pierwszej części filmu z szyją i fikołem na czele ruszą na podbój stolicy i polskiego show biznesu, a widzowie przekonają się, jak naprawdę funkcjonuje świat gwiazd znanych z programów rozrywkowych i plotkarskich portali. Paweł Domagała, Małgorzata Socha, Antek Królikowski, Barbara Kurdej-Szatan, Marta Żmuda-Trzebiatowska. Ten ziemią, to mam być ja? Zakręcą polskim show biznesem. Że będę aktorem? I zrobi się gorąco. Co ty robisz? Kocham cię. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja już się z Państwem żegnam. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody i do zobaczenia jutro. Dzisiejszej nocy zachmurzenie umiarkowane, możliwe burze, w Kutnie 20 stopni Celsjusza, w Łowiczu 13 i w Łęczycy 14. Ciśnienie wyniesie 1003 hektopaskale. Jutro przejściowe zachmurzenie, najcieplej w Łowiczu 27 stopni Celsjusza, 26 w Kutnie, 25 w Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 1004 hektopaskale. Jutrzejsza noc deszczowa, 17 stopni w Kutnie i w Łowiczu, 18 stopni w Łęczycy, ciśnienie wyniesie 1000 hektopaskali.